Środa, 15 października, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Rządło, witam i zapraszam. Tychy mają w końcu komisarza. Po upływie prawie miesiąca od wyborów parlamentarnych, w których dotychczasowy prezydent Andrzej Dziuba uzyskał mandat senatora, premier wyznaczył na to stanowisko Bogdana Białowąsa. Co ta nominacja oznacza dla miasta i jego mieszkańców, sprawdzał Paweł Jędrusik. Wszedł do urzędu i od razu zabrał się do pracy, choć na razie o jego funkcji wie niewielu i niewielu też wie, kto obecnie rządzi Tychami. Nie wiem, bo zadałem też pytanie, czekam na komisję, to jak to się nazywa? Podpowiedzieć. Komisarza. Komisarza. Nie wiem. Obecnie? Nie wiem. Dziuba rządził, ale awansował, nie, to nie wiem kto. Nie powiem się. Na razie nazwiska Bogdana Białowąsa nie ma nawet na stronie internetowej urzędu, choć przygotowano już na jego temat informację prasową. Chwilowy następca prezydenta Tychów pracuje jednak od wczoraj i zdążył już zaakceptować propozycję budżetu miasta, przygotowaną jeszcze przez prezydenta Andrzeja Dziubę. Bez jego zgody nie można było tego zrobić. Najważniejsze to, żeby po prostu zachować ciągłość pracy. Na pewno nie będę tu robił jakiejkolwiek rewolucji. Znam to miasto. A Białowąsa znają też dotychczasowe władze miasta. Był on m.in. prezesem Miejskiej Spółki Śródmieście. Dotychczasowy zastępca prezydenta Tychów Maciej Gramatyka, jak mówi, wierzy w roztropność komisarza. Że ten czas, kiedy pełni funkcję prezydenta, wykorzysta do tego, by po prostu przeprowadzić miasto przez ten moment, no, docelowo być może do wyborów na wiosnę. A to właśnie Maciej Gramatyka ma być jednym z kandydatów w wyborach prezydenckich. Poparł go już Andrzej Dziuba, choć jednocześnie z ust dotychczasowego prezydenta nie padają słowa krytyki w kierunku tymczasowego kierownika Urzędu Miasta. Zadziałał bardzo szybko i ja mogę mieć tylko nadzieję, a jestem przekonany głęboko, że tak będzie, że nie będzie żadnej blokady, obstrukcji przy jakichkolwiek działaniach. Podobnie myślą też radni. Wszyscy podejdą zdroworozsądkowo do tego, no ciężko robić rewolucję, jeżeli mamy kilka miesięcy i tak naprawdę wskakuje się w działające miasto. Wskakiwać przynajmniej na razie nikt nie zamierza do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie wciąż jest wakat po wybranym na posła Jarosławie Wieczorku. Jego obowiązki przejął pierwszy wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz i on do czasu powołania przez prezesa Rady Ministrów, kimkolwiek ta osoba będzie, pełnił tutaj funkcję w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Bogdan Białowąs zapowiada, że raczej nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich, chociaż jak mawiają politycy, w tej branży nigdy nie można mówić nigdy. Po kilku miesiącach przestoju niedługo mogą zostać wznowione roboty przy przebudowie torowiska tramwajowego i dróg w centrum Mysłowic. Po tym jak zarówno miasto, jak i tramwaje śląskie zerwały umowę z wykonawcą, inwestycja stoi rozgrzebana. Teraz został ogłoszony przetarg na wybór firmy, która dokończy pracę. Fatima Orlińska. Niedługo minie rok od momentu, kiedy tramwaje śląskie i Mysłowice zerwały umowę z wykonawcą przebudowy torowiska tramwajowego i dróg w centrum miasta. Zarzucili konsorcjum firm NDI opieszałość i nierealizowanie prac zgodnie z harmonogramem. Wprawdzie została przeprowadzona inwentaryzacja prac, ale nie wiadomo, na ile będzie aktualna. Mamy podzielone zadanie na cztery części, czyli ulicami, tak, plus pętla tramwajowa. Na każdej z tych części jakaś część prac została wykonana, którą uznaliśmy za wykonane zgodnie z prawem budowlanym. I to na każdym tak naprawdę zakresie, to jest to około 30%. No teraz musimy wrócić i też zobaczymy, co przez ten czas pogoda i warunki atmosferyczne zadziałały, czy nie będzie trzeba przypadkiem czegoś znowu, no, chodzi na przykład o podbudowy, tak? Według informacji przekazanych przez Tramwaje Śląskie sprawa z poprzednim wykonawcą zakończyła się w sądzie. Proces jest w toku. Tramwaje oczekują od NDI zadośćuczynienia za niewywiązanie się z umowy. Miasto liczy z kolei, że po wyborze nowego wykonawcy pracę uda zakończyć się wiosną 2024 roku. Z jednej strony miasto nie odpowiada za opóźnienia w realizacji zadania, z drugiej mieszkańcom oraz przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą wzdłuż linii tramwajowej, należą się słowa przepraszam i to dzisiaj czynię. Mam nadzieję, że teraz bardzo szybko pójdą prace i w maju, czerwcu przyszłego roku będziemy mogli cieszyć się z pięknego deptaka, będziemy mogli cieszyć się z nowych chodników, linii tramwajowej, ulic oraz energetycznych systemów. W związku z przestojem w pracach, ale i przesunięciem ich w terminie, Tramwaje Śląskie zapłacą więcej niż początkowo miała kosztować inwestycja. Na razie o konkretnych kwotach nikt nie chce mówić.
Kwoty potencjalnych wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu, zaczynają się od ponad 46 do ponad 50 milionów złotych. Rośnie popularność kolejowego połączenia z Bytomia do Gliwic. Chociaż początkowo korzystało z niego niewielu pasażerów, to z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. W październiku tego roku pociągi Kolei Śląskich przewiozły na tej trasie prawie 12,5 tysiąca osób. Metropolia, która finansuje przewozy, się cieszy, ale pasażerów martwi brak biletowej integracji pomiędzy Kolejami Śląskimi i ZTM. Karolina Komoda. Pomimo przebudowy stacji kolejowej w Bytomiu, wiele osób wybiera pociąg. Podróż na trasie do Gliwic akurat koleją ma jedną dużą przewagę nad innymi środkami transportu – czas przejazdu. Ze względu na korki i na atrakcyjność tego przejazdu skracam o przeszło pół godziny ten przejazd. Mam bilet dotowany jako honorowy dawca krwi, sieciowy bilet za 10 zł, tak, na miesiąc. No bo jest krócej, jest tylko 15 minut do Bytomia, a normalnie autobus jedzie przez całe Zabrze, więc ponad godzinę. Połączenie Bytom-Gliwice funkcjonuje od 2 lat. To drugie w ostatnim czasie podejście do kolejowego skomunikowania tych dwóch miast. Pierwsze zakończyło się niepowodzeniem, bo pasażerów nie było zbyt wielu. Połączenie na tej linii po 8-letniej przerwie zostało uruchomione w grudniu 2021 roku i wówczas to tą linią podróżowało około 2000 pasażerów, no co oznacza, że tak naprawdę mamy co najmniej 6-krotny wzrost. Pociągi na tej trasie jeżdżą codziennie, 15 par w dni robocze i 11 w dni wolne. Dla niektórych to jednak wciąż za mało. Ale są też minusy. Pociągi jeżdżą rzadko, bo między godziną 14 a 16 te pociągi powinny jeździć co 20 minut, a jeżdżą co godzinę. Połączenie jest finansowane przez Górnośląsko-Zagłębiewską Metropolię. To początek większego planu, który docelowo ma sprawić, że to kolej będzie głównym środkiem transportu w metropolii. Pociąg, można powiedzieć, jest takim ekspresem w tej chwili, w tej komunikacji. Natomiast warto dodać, że również dwa przystanki, które na tej linii kiedyś istniało tam kilka przystanków osobowych, kiedy jeszcze ta linia funkcjonowała w przewozach pasażerskich kolejowych i w tej chwili będą odtwarzane w tak zwanym rządowym programie przystankowym przystanki Zabrze Północ i Zabrze Maciejów. To umożliwi również pasażerom z tych dzielnic korzystanie z połączeń kolejowych. Być może na trasie Bytom-Gliwice pasażerów byłoby jeszcze więcej, ale wciąż nie doszło do pełnej integracji biletów Kolei Śląskich i ZTM. Ktoś, kto kupuje bilety jednorazowe, musi więc kupić je oddzielnie na przejazd autobusem czy tramwajem oraz pociągiem. Kilkanaście zarzutów prokuratorskich usłyszało 5 osób, które z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wyłudzały pieniądze. Chodziło o finansowe wsparcie pracowników w czasie przestoju spowodowanego pandemią COVID-19. Oskarżeni reprezentowali jednoosobowe działalności, które otrzymały wsparcie mimo nieprawidłowości w składanych wnioskach. Wszystko działo się od stycznia do sierpnia 2021 roku na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Chorzowa. Fatima Orlińska. Jak informuje prokuratura okręgowa, w Sosnowcu zorganizowana grupa przestępcza mogła wyłudzić nawet kilka milionów złotych. 12 zarzutów usłyszało na razie 5 osób i dotyczą one wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia od Skarbu Państwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 800 tysięcy złotych. Niewykluczone, że wkrótce zarzuty usłyszą kolejne osoby. Za pośrednictwem tych firm oskarżeni aplikowali w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach o przyznanie wsparcia finansowego do zatrudnienia pracowników. W kilku przypadkach doszło do wypłaty środków, ponieważ w składanych wnioskach oskarżeni umieszczali nieprawdziwe informacje. Dotyczyły one wielu kwestii, m.in. faktu zatrudnienia w jednej z firm osoby, która w okresie obowiązywania dofinansowania miała status bezrobotnego, bądź też innego mężczyzny, który w tym samym czasie był zatrudniony przez zupełnie innego przedsiębiorcę, niezwiązanego z przestępczym procederem. Niewykluczone również, że oskarżeni będą musieli zwrócić pieniądze wypłacone w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19. W Bibliotece Śląskiej można wypożyczyć Robinsona Crusoe, ale nie chodzi o zwykłą książkę, a o grę planszową. To nowa propozycja dla mieszkańców regionu. W co można zagrać i jak wypożyczyć gry, o tym Paweł Jędrusik. Wprawdzie najbardziej klasycznych tytułów, jak na przykład Chińczyk, tu nie ma, ale w dziale biblioterapeutycznym Biblioteki Śląskiej są za to najnowsze gry planszowe. Wśród nich takie tytuły jak Wiedźmin, Wsiąść do pociągu, Splendor czy Katan.
Są do wyboru gry zarówno dla dzieci, jak i gry dla osób dorosłych. Są gry strategiczne, są gry ekonomiczne, imprezowe. No jest tego naprawdę mnóstwo. Takich gier w bibliotece jest obecnie około 200. Wypożycza się je dokładnie na takich samych zasadach jak książki. I co ciekawe, coraz częściej z tej formy rozrywki korzystają seniorzy. Nie ma nic lepszego od planszówek na integrację, na spotkanie z drugim człowiekiem, na dialog, na pytania, na rozwijanie osobowości. Na miejscu można wypożyczyć maksymalnie 2 gry za jednym razem na 2 tygodnie. Można jednak przedłużyć czas wypożyczenia również za pośrednictwem internetu. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Jutro informacje jak zawsze o godzinie 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.